Sponsorem programu jest Orlen. No, a później ta sytuacja była właśnie, gdzie już się zdecydowałem na tę Europę. Pojechaliśmy na badania do cąsu, no bo mi się kończyły. I te badania zrobiliśmy, tam wszystko, i nagle mnie wzywają na koniec tam do lekarza, bo tam coś muszą mi przekazać. No i powiedzieli mi o tym WPW, że z sercem mam problemy, że nie mogę trenować, że no, że w ogóle, że teraz już nie mogę nie trenować. I tak wyszedłem z tego od lekarza tam z gabinetu i tak zadzwoniłem pierwsze co to do mojego trenera klubowego Antoniego Obryckiego, no i tak no tam rozryczałem się i mówię, że trener, mówię, kurde, mówię, chcę walczyć, teraz nie mogę, bo mówią, że problemy z sercem, że w ogóle, że trenować nie mogę, no i dla mnie to był taki szok, ja tam no rozkleiłem się w ogóle, że byłem taki, że tylko przyjść tam, jak to się mówi, popchać mnie, wrzucić i zakopać, tak, jeśli chodzi o moją tą głowę i mentalność, nie, i, no. Ale później gdzieś tam po czasie lekarze jakby mnie uspokoili, że mam te WPW, ale że jakby... WPW, czyli? To jest WPW, że jakby pojawiała mi się w sercu dodatkowa żyłka, która jakby dawała, że serce nierówno biło i tam gdzieś... Powodowała arytmię. Też takiego, no, więc... Ale uspokoili mnie tam po jakimś czasie, więc... no i ogólnie to był taki bez sensu dla mnie czas, gdzie ja tam się zgodziłem, pojechałem, siedziałem na obozie w Spale, gdzie praktycznie głową byłem gdzie indziej, czy nawet walczyłem na tych mistrzostwach Europy. Walka, wiadomo, jak walczyłem, to gdzieś tam na chwilę się odeszło od tego, ale po walce wracałem. I tam, taki tam to był czas bez sensu, gdzie tam w ogóle poświęciłem to na te Europy sport i... Sponsorem programu był Orlen.